Siema, ja jestem Faga, a dzisiaj mówimy sobie trzy anime, które czekają nas tej wiosny. Miłego oglądania! Hell's Paradise. Anime opowiada nam historię niejakiego Gabimaru, który jest ninja pochodzącym z wioski o nazwie Iwagakure. Jest znany z tego, iż jest on praktycznie pozbawiony uczuć i przebywa on w celi śmierci, po tym gdy został wrobiony przez swoich kolegów. Mimo wszystko Gabimaru odmawia śmierci i w zamian za to dołącza jednak do ekspedycji na południową wyspę Japonii w celu odnalezienia eliksiru nieśmiertelności. Wyspa ta nazywana jest rajem i na naszą grupę czeka tam wiele tajemnic, a nie ma żadnej pewności, że wszystkim uda się z niej wrócić. Pierwszy odcinek tego anime pojawi się już 1 kwietnia. W opisie macie link do trailera tejże nowości. Dr. Stone, sezon 3. Już 6 kwietnia czeka nas kontynuacja przygód naszego głównego bohatera, jakim jest Senko Ishigami, który po przebudzeniu się obrał sobie za cel odbudowę całej cywilizacji od samego zera. Tak też dzięki niemu ludzkość rozwija się na nowo. Ten sezon nosi nazwę Nowy Świat, co już zdradza nam, iż prawdopodobnie zobaczymy kolejną epokę w rozwoju odrodzonej cywilizacji. Lecz co tak naprawdę czeka nas w sezonie 3, tego dowiemy się już niedługo. A teraz już w opisie znajdziecie link do oficjalnego trailera. Kimetsu no Yaiba, czyli Demon Slayer, sezon 3. 9 kwietnia nadejdzie dalszy ciąg przygód Tanjiro Kamado, który wyrusza do wioski Kowali wraz ze swoją grupą w celu odnalezienia kogoś, kto potrafiłby naprawić jego miecz. Niestety na nieszczęście naszych bohaterów wioska zostaje zaatakowana przez demony, a w opanowaniu sytuacji pomagają dwa filary: filar mgły Muichiro Tokito oraz filar miłości Mitsuri Kanroji. I w tym sezonie prawdopodobnie to właśnie te dwa filary odegrają bardzo ważną rolę. Osobiście nie mogę się doczekać 3 sezonu i tradycyjnie w opisie macie link do tego trailera. A w tym jakże krótkim odcinku to będzie już na tyle. Daj znać, na jakie anime ty najbardziej czekasz, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Bye!